bardzo się cieszę, że zauważono, że powstały projekty, że powstały plany, że powstały możliwości dofinansowania działań tych małych ojczyzn, które przez tak długi czas miały problemy i borykały się z niejedną trudnością, aby ułatwić życie tym mieszkańcom. Największym naszym sukcesem było pozyskanie środków w ramach Polskiego Ładu dla budowy, modernizacji, a faktycznie polegającej na budowie nowej stacji uzdatniania wody w Białosiwie. To kwota blisko 7 milionów złotych. W ostatnim rozdaniu udało nam się pozyskać również środki w kwocie ponad 4 milionów złotych, a dotyczą one przebudowy stacji uzdatniania wody w Nierzychowie, jak i również w Krostkowie. Wśród tych takich priorytetowych rzeczy to jest kwestia budowy dróg. Bardzo się cieszę, że w tym rozdaniu, jak i w każdym zresztą rozdaniu, pokazują się środki na to, aby te drogi modernizować. My jako gmina również modernizujemy drogi. Dzięki temu drogi, z którymi mieliśmy problem, które były już uciążliwe ze względu na swój stan, zostaną doprowadzone do takiego stanu, aby nasi mieszkańcy mogli z wielką przyjemnością i zadowoleniem z niego korzystać. W ramach pozyskanych środków również bardzo ważne zadanie dla nas, dla naszej społeczności, to fakt, że budujemy nowy budynek dla klubu sportowego Stella. W przyszłym roku Stella będzie obchodziła stulecie i to będzie dla nas ogromną mobilizacją, że będziemy mogli przekazać klubowi sportowemu nowy obiekt, który mam nadzieję, że będzie służył im bardzo długo i pozwoli na to, aby rzesze młodych ludzi mogły korzystać z obiektów sportowych. Gmina Białosiwie otrzymuje pieniądze z programów rządowych. To jest kwota ponad 20 milionów złotych, które trafia na inwestycje służące poprawie życia lokalnej społeczności. Jestem dumny z tego, że można współpracować z władzami samorządu, pozyskiwać środki, a społeczność z tego korzysta. Zawsze będę Was wspierał.